filmował. Drodzy Państwo, dzisiaj spotykamy się ponownie u mistrza Tadeusza Jaworskiego. Witam. Mistrza białej magii, rodem z Nepalu. Pokażemy najnowsze, że tak powiem, podarunki, że się tak wyrażę. To jest postać z Nepalu, tak. Prajna Paramita. Pięknie wygląda, to jest posążek, drodzy Państwo, pozłacany. I Kali Devi może. Bardzo ważna, Dakshin Kali. Dakshin Kali. Proszę bardzo, zobaczcie Państwo. Kali, z czym Devi, to się je? Co? Niespotykana, niespotykana. Jest, Dakshin Kali jest pod Katmandu, świątynia. I ona się wiąże właśnie z tą świątynią. Wykonana przez nepalskich rzemieślników z Patanu. I takie figurki robi się tylko na zamówienie. Jedna, druga. I później tak, jest używana do? Do rytuałów. Jak Państwo widzicie, używam ją do tantr. W zasadzie używam tą figurkę, używam do tantr. Jak widać, tutaj są specjalne takie zwitki, pakunki związane z tantrą. Mm-hmm. Pomagam ludziom. Tutaj na przykład na nowotwory. Zmieniam troszeczkę tutaj charakter, nie będzie no właśnie, nie umierał dopala, nam na nowotwory. Dopala się moje kadzidełko wraz, proszę Państwa, z wypowiedzeniem siedmiokrotnym Om Krim Kali Kaine Ma uruchomiłem moc tantry, którą Tadeusz mi zrobił w związku z moimi dolegliwościami kolanowymi. Także jest to bardzo, bardzo ciekawa historia. Wcześniej Tadeusz wyciągnął mnie z nowotworu złośliwego gardła. I jeszcze Państwu pokażę jedną rzecz, żeby nie banalizować tego, co robię i w ogóle tantr, jantr, to zobaczcie, ile jest materiału. Jest materiał. Pięć tomów, mój bramin dał mi do przerobienia. Oczywiście z Nepalu przesyłka, cargo przyszło do mnie. Z tymi wszystkimi książkami. Oczywiście mam jeszcze parę książek, ale z tymi książkami. Tantry. Wszystko jest o tantrach. I tu jeszcze pokażemy te certyfikaty twoje, Tadeusz, tak. I twoich mistrzów, Kali Devi. I bogini śmierci przy okazji. Aha, można tak, powiedzieć, tutaj. Że ma coś dużo wspólnego z Kali Devi. Ale to wszystko nie jest tak tragiczne, jak my to rozumiemy. To trochę inaczej tak. Wygląda. Także jeszcze raz chciałbym pokazać książki. Proszę Państwa, zobaczcie, bo tych książek jest naprawdę. Są po angielsku i w sanskrycie. Nie ma problemu, dlatego że ja angielski znam, ale nie jestem tak biegły. Mam specjalny translator Vasco. Nie chcę reklamować firmy, ale nie ma innego na rynku. Nie ma. To jest najlepszy translator. 2600 zł, kochani Państwo, tak, to nie jest mało. Około 2600 zł. Ale on ma takie możliwości, łącznie z GPS-em, funkcja telefonu i tak dalej. Tak, to jest skaner, tym można skanować, nie? I mój angielski mi pozwala bez problemu, prawda, poprowadzić, sprawdzić, czy błędy są jakieś, czy nie. Wtedy dokładnie wiem, czy są błędy, nie? A tu jeszcze ten tekst, o którym mówiliśmy. A, zaraz powiemy. To należy do medytacji, nie do szamanizmu, nie do magii. To w którym momencie? To teraz będziemy o czym mówić. Ja muszę kamerkę ustawić, żeby... Proszę Państwa, może zakończymy, bo tutaj dzisiaj krótko mówimy o tantrach, tak. Nie? I teraz będziemy mówić o Prajna Paramita. Bo też jestem medytującym takim szamanem, nie? Oczywiście medytacja zupełnie jest czymś innym, to nie jest szamanizm. Idziemy w kierunku oświecenia, w kierunku, które nie ma za wiele wspólnego z tym szamanizmem. No to jest Prajna Paramita, a to jest tekst Prajni Paramity. Proszę bardzo. Zobaczcie Państwo, jeżeli... Rozumiecie ten tekst, to znaczy, że jesteście oświeceni, a wszystko po polsku pisze. Wspomnę tylko, że to jest nic, ale około 20 tysięcy godzin medytacji mam za sobą. A połowę z tego rozumiem. Powiem tylko, i to właśnie powiem, to będzie temat naszego dzisiejszego tutaj spotkania. Także Prajna Paramita jako figurka. W tym miejscu trzyma właśnie ten tekst Prajna Paramity, Dorje, siedzi w siadzie medytacyjnym. Jest pozłacana, ale to nie jest najważniejsze. Chodzi o to, żeby towarzyszyła nam podczas medytacji. Kiedy zobaczymy, wiemy, że musimy medytować.
powiem Państwu, czym jest medytacja, bo też mam, dużo ludzi bierze do mnie projekt medytacji, a mam swój. Nazywa się Ajnayana, czyli jest medytacją na trzecie oko. Czyli teraz możemy sobie usiąść. Teraz możemy sobie usiąść. Widzieliście Państwo książki. Książki o tantrach. O jantrach już mówiłem Wam, też pokazywałem książki. Teraz o tantrach. Mam zamiar lecieć do Nepalu. Tak szybko, jak to będzie możliwe, ale podejrzewam, że na następny rok w styczniu. Zaraz pora deszczowa będzie, także na ciężko tam być. Rok, czyli za rok. Tak, podejrzewam, że za rok, właśnie w styczniu, na pewno, nie? Chciałbym szybciej, ale niestety te sprawy z koronawirusem się właśnie w pewien sposób kształtują. Też w kontekście do tego, w tym jest, są podróże samolotami, nie? I takie przebywanie gdzieś tam, powiedzmy, w tych krajach azjatyckich, jak Nepal. Tam co prawda alpiniści są w tej chwili, to z Polski są, nie? Ale naprawdę musieli załatwiać pewne sprawy takie związane właśnie z tym koronawirusem, nie? I ich celem jest zdobywanie K2, także to jest coś zupełnie nie tak skomplikowanego jak mój pobyt. A ile, Tadeusz, byłeś razy już w Nepalu? O, trudno mi powiedzieć, od 20 lat latam. Także w Nepalu każdą porę roku znam, każdy miesiąc wiem, co dokładnie mniej więcej tam się dzieje. Od 20 lat tam latam prawie. No może od 18, nie? Trudno mi powiedzieć. Jak 18 lat, nie, to byłem tam z 26 razy w Nepalu byłem. Nie? I za każdym razem uczenie i zdobywanie wiedzy na temat zwłaszcza magii, bo tam medytacje, jeżeli chodzi o medytację, to jest Lumbini na przykład, no można mnichów buddyjskich bez problemu spotkać. Medytowałem na Swayan Bodnat. Mam takie zdjęcia, może następnym razem przygotuję, to pokażę Państwu, jak medytowałem właśnie z mnichami. Ale powiem, że trzeba samemu medytować. To są tylko takie przygotowania do prawdziwej medytacji. Może zaczniemy od głębokiej wody. Jeżeli chodzi o medytację, to są takie miejsca tutaj w Gdańsku, albo były, nie? Tam sajbabowcy rządzili. Mówię w takim tutaj jakby skrócie o tym miejscu. To jest Bernardowo w Sopocie. 2000 metrów kwadratowych w lesie, polana, rozwalający dom. I tam dwukrotnie medytowałem 24 godziny. 24 godziny, no może to nie jest dużo 24, ale w mrozie i w śniegu. Niebywałe. Tak, w mrozie i w śniegu. Mam na to dowody, także tu nie muszę jakby potwierdzać specjalnie to. Tego pewnie niektórzy, którzy byli przy mnie wtedy, a byli to sajbabowcy, no... Czyli tylko u nich mogę medytować. Zwolennicy czy miłośnicy? Sajbaby, tak. Sajbaby. Tak, oczywiście to jest kwestia buddyjska, nie? Ta medytacja nie miała nic wspólnego z tym sajbabą, nie? Było tam około 5 osób. W domu siedzieli przeważnie, czasem wychodzili, medytowali ze mną. I ta medytacja tak naprawdę to wyzwanie dla hipotermii. Co osiągnąłem? Osiągnąłem po wielu godzinach klosz mentalny. Przy pierwszych 24 godzinach osiągnąłem klosz mentalny, w którym zupełnie było ciepło. Taki czyli, pół metra obok czyli, mnie. Taki stan umysłu, który pozwalał... Podwyższony, czysta przytomność. Ja bym powiedział, że... Na wyizolowanie się od otoczenia, w którym byliśmy. Tak, niesłychana energetyczna przytomność, świadomość, przytomność. Jeżeli ktoś medytuje, to wie, o co chodzi, nie? Długo medytuje. Jeżeli ktoś coś podobnego złapał, coś troszeczkę nawet, to albo medytuje, wie, o co mi chodzi, nie? Trudno jest przekazać ten stan, te doświadczenie ludziom, którzy nie medytowali, dlatego że mówi się, że nie jest możliwe logicznie zrozumieć. To jest tego, to jest doświadczenie. Zdobyła się takie doświadczenie właśnie, które można zrozumieć tylko innego rodzaju doświadczeniem podobnym poprzez medytację, które ktoś osiągnął, nie? I medytowałem oczywiście nad
czakramem Ajna. Nad czakramem Ajna. Proszę Państwa, czakram Ajna, mało kto wie, że czakram Ajna przejawia się w białym kolorze. Biała kropka. Biała kropka towarzyszy zawsze w medytacji. Na samej skórze koncentrujemy się, medytujemy nad tą kropką. I jeżeli wyraźnie będziemy widzieć ją chociaż kilka sekund, to dokonamy wejście w stan tak zwany alfa, czy taki głębszy stan medytacji, w którym zupełnie inaczej widzimy, postrzegamy samych siebie. To jest stan, w którym widzimy dokładnie siebie, w tym, w którym ja byłem w śniegu. Oczywiście nie można posunąć się o wiele dalej, ale trzeba się z tym liczyć i tego doświadczyłem, nie? Że można po prostu się pożegnać z tym światem. Nie dlatego, że nagle zejdziemy z tego świata poprzez hipotermię, tylko ta indywidualność, ta samodzielność pójdzie tak głęboko w to oświecenie, nie? Że ta prajna paramita, o którą czytaliśmy, staje się faktem. Ona staje się faktem. Nagle rozumiemy tą prajna paramitę, rozumiemy, że tego nosa nie ma, jak tam przeczytacie, nie? Że pustka jest formą, forma jest pustką, ale tylko w odniesieniu do samego siebie, do tego, co osiągniecie. Nie ma innej możliwości, żeby zrozumieć, w jaki sposób logiczny to. Nie. Jeżeli osiągniecie właśnie zrozumienie samego siebie, tą czystą przytomność, wtedy zrozumiecie prajna paramitę. Inaczej to się staje taką zagadką, może mało logiczną, tak bym to powiedział, mało logiczną zagadką. Także proszę Państwa, chciałem powiedzieć właśnie dzisiaj o medytacji, że ważne jest to, jak praktykujecie, jak podchodzicie. O mojej medytacji. Około 18 lat bodajże, czy może nawet 20 lat. Myślę, że 20 lat medytowałem. Bez nauczyciela się medytuje długo. Bez nauczyciela. Przygotowania oczywiście były jakieś tam przedtem. Zen. W zasadzie z formacji zen koreańskich. Tutaj takich medytacji. Kwanum i Soto Rinzai. Też zaliczyłem tam z 2 lata zdaje się. No i mogę powiedzieć jedną rzecz, nie? Że jeżeli właśnie poprzez te medytacje zen osiągnąłem tak zwany wgląd i można powiedzieć, że jeżeli się nie osiągnie w ciągu od tego wglądu, od 2 do 5 lat, jeżeli się nie osiągnie tego wglądu, to potem zaczyna ta jakość albo możliwość zdobycia oświecenia spadać. Nie macie szans potem, albo szanse spadają na zdobycie. Zaczyna was medytacja praktykować. To tak jak tutaj Nietzsche mówił, że czym dłużej będziecie się w czeluść przyglądać, to czeluść zacznie na was patrzeć. Tak samo tutaj z tą medytacją jest, nie? Ona staje się czeluścią, która patrzy się na was. I zaczynacie szukać rozwiązań w książkach. W książkach nie znajdziecie rozwiązania, jeżeli chodzi o medytację. Nie znajdziecie rozwiązania, znaczy się tego, kim naprawdę jesteście, jeżeli... Albo o co chodzi z tym oświeceniem, czy z tą czystą przytomnością. Także tutaj jest taka rada, nie, żeby naprawdę, jeżeli ktoś chce medytować, musi się naprawdę wziąć za tą medytację i praktykować na serio, a nie tak zwane herbaciane medytacje, które spotykam w Polsce. Bo przecież na tych sangach byłem, na jednej jakiejś tam, na drugiej, w Gdańsku też, na tybetańskiej. No, to są dla mnie herbaciane medytacje, tak to nazywam, bo generalnie się siedzi po to, żeby potem się napić herbaty, nie? A nie o to chodzi. Trzeba naprawdę przygotować się do tego, żeby pójść w śnieg i nie zamarznąć. I zapraszam, jeżeli ktoś myśli, że osiągnął coś, to znaczy, że osiągnął samego siebie, że potrafi kierować swoim umysłem, energiami. Proszę bardzo, na śnieg. Zapraszam na śnieg. Idźcie na śnieg. 24 godziny nie musi być 16 stopni. Wystarczy 3 stopnie, jak ja miałem. 3 stopnie minus 3 stopnie. Wystarczy. Także zapraszam wtedy, spróbujcie. Oczywiście odradzam też, bo można po prostu zostać na tym śniegu. Można po prostu tą hipotermię jakąś tam, można zostać, umrzeć można, nie? Także nie jest to bezpieczne. Jeżeli jesteście tak przygotowani, jesteście pewni, że osiągnęliście wgląd samego siebie, to dacie sobie radę na śniegu.
tam trzeba naprawdę się wykazać olbrzymią siłą. No i to jest ciekawa rzecz też, bo ja zawsze też mówię o demonach, dużo mówię, ale to jest oczywiście szamanizm. Szamanizm hinduski, hindu znaczy się, z Nepalu, górków, wcale tutaj nie oznacza, że mijamy się z powołaniem do medytacji, bo medytacja w innym kierunku zmierza, a szamanizm to jest po prostu rzemiosło. Co prawda magiczne, mistyczne, nie? Ale rzemiosło jest dla mnie. W związku z tym warto właśnie zwrócić na to uwagę, nie? I w medytacjach, nie? I naprawdę medytować, wziąć się w taki sposób do medytacji, żeby osiągnąć tego, kim jesteśmy, samych siebie. To jest istotne. Ja tutaj mam taki projekt medytacyjny. Bez problemu każdemu mogę go podarować, jeżeli chce medytować, tutaj przez pana redaktora Mirka, nie? Zresztą wielu ludzi już go dostało. Ten projekt to jest projektem, który pozwolił mi przetrwać właśnie na podstawie tych medytacji, które mi pozwoliły przetrwać na tym śniegu właśnie, nie? Ten klosz mentalny, jeszcze raz mówię, osiągnąłem klosz mentalny. Klosz mentalny można sprowadzić do jogi tumo. Niektórzy wiedzą, o czym mówię, czyli joga wewnętrznego żaru. Aha. To jest joga wewnętrznego żaru, nie? I ona pozwala na śniegu, nawet takiego 20 parę stopni, w tybetańscy praktycy medytacji, w medytacji potrafili mokre prześcieradła wysuszyć na sobie. Do tego stopnia potrafili, prawda, kierować, sterować energiami w sobie. Nie? Ja natomiast po raz pierwszy, bo nie spotkałem się z tym, uzyskałem tak zwany klosz mentalny. Klosz to znaczy zabezpieczenie energetyczne wokół siebie, które też było ciepłem. Tak naprawdę mi było ciepło. Od momentu, w którym zacząłem uzyskiwać, przychodzić ze taki skan jakby przeszedł, trudno to powiedzieć, chodzi o to, żebyście zrozumieli mnie, o co mi chodzi, nie? Ci, którzy medytują, wiedzą, o co chodzi. Taki skan przechodzi. W tym momencie rozszerza się jakby nasza świadomość, staje się niezwykle potężna, przytomna i czujemy potężną energię w sobie. Mało tego, też mądrość, która mówi, że wcale nie musimy wykorzystać tej energii, bo ten świat nie jest tego warty. Może nie dlatego, że jest w ogóle nic nie warte ten świat, nie? Ale po co budować iluzje w tym świecie? I to w tamtym momencie wiemy o tym. Może naprawdę dużo rzeczy zrobić. Wiem o tym, bo takie doświadczenie zrobiłem. Miałem takie doświadczenie, mniejsze o to, ale miałem takie doświadczenie. I naprawdę można wpłynąć dosłownie w tym stanie na wszystko. Prawie na wszystko. Ale mądrość i ta czysta przytomność, ta energia, która przez nas przychodzi, a przede wszystkim mądrość mówi nam, że nie musimy wykorzystać to w żadnym wypadku właśnie, żeby na przykład kolokwialnie mówić, wzbogacić się, nie? Albo stać się, nie wiem, kimś sławnym, czy kimś strasznie mądrym, nie? To wszystko można osiągnąć właśnie dzięki tej czystej przytomności, nie? Ale wiemy, że to nie jest potrzebne. I tak jesteśmy, prawda, na tyle kolokwialnie mówiąc, mądrzy, żeby nie być głupim. Ale to oczywiście jest banał. Ironia to troszeczkę tutaj, nie? Chodzi o to, że zdobywamy może innego rodzaju mądrość. Innymi słowy, na tyle mądrym, by nie zgłupieć. No, ale to jest też kolokwialne. To znaczy, taka ironia trochę by z tego wynikała, nie? Chodzi o to, że uzyskując tą energię potężną, mamy innego rodzaju mądrość w sobie. Innego rodzaju. To nie jest ta mądrość, którą się uzyskuje tu na, no, też kolokwialnie mówiąc, na ziemi, nie? Poprzez książki jakieś logiczne, poprzez filozofię, czy w naukach ścisłych jakąś innego rodzaju mądrość. To nie o to chodzi, nie? To jest wiedza. Tutaj się kierujemy zupełnie czymś innym w tej medytacji. Także proszę Państwa, no, te doświadczenie zdobyłem i sądzę, że nie spotkałem się z nikim. Może ktoś zdobył, ale nie sądzę, żeby w Polsce ktoś te doświadczenie zdobył. Stąd mogę mówić poprzez te doświadczenie o osiągnięciach ludzi, którzy mówią. Na przykład są takie książki
Polaków, nie? Mówiących, jak medytować. Co to jest oświecenie? No na tyle są bezczelni, prawda? Czy czelność mają? Może nie bezczelni, ale czelność mają. Mówić o oświeceniu, jak oni nic nie wiedzą. Przecież czytam ich i wiem, kto osiągnął. Dla mnie takim ewidentnym jakby osiągnięciem oświecenia w XX wieku, o XXI już nie wspomnę, to był Sansenim i Oyama. Oyama to był mistrz sztuk walki, osiągnął oświecenie. I Sansenim. Dlaczego Oyama osiągnął oświecenie? To był mistrz sztuki walki z Kyokushinu. Każdy, kto zna Oyamę, wie, że to był protoplasta albo założyciel Kyokushin. Osiągnął oświecenie w pół roku, medytując w ekstremalnych warunkach, w górach, w ekstremalnych. Tam naprawdę codziennie umierał, tak można to powiedzieć, nie? I oczywiście te ekstremalne warunki, ja powtórzyłem sobie 24 godziny tylko, dwa razy 24 godziny. On przechodził to prawie, że codziennie. I tak naprawdę Oyama dostawał łupnia. No i jego film oglądałem. On za każdym razem, kiedy stawał do walki, trochę lepszy był ktoś od niego. Naprawdę, on nie miał szans. Pokonywany był. Poszedł tylko na pół roku. W zasadzie to była taka medytacja w ruchu, medytacja też statyczna. Nie wiem jaka była, bo nie czytałem, w jaki sposób on to osiągnął. Ale wiem, że kiedy skończył ten okres, jak taki medytacyjny tam, podobny do Musashiego, zresztą książkę Musashiego wziął. Tak byśmy znowu musieli trochę dalej, ale też... Musashi, nie, czyli filozof, miało to czy Musashi. Tu mam, prawda, o Musashim 6 tomów książek. Ale kto to jest, był? Mistrz Szermierki. Oświecony mistrz Szermierki, nie? I on mówi o pewnych rzeczach, które się wiążą z oświeceniem i ze sztukami japońskiej walki. Szermierki. Tak, tak. I Oyama właśnie taki przykład wziął z tego Musashiego. I proszę Państwa, po tym czasie oświeconość powoduje to, że bez problemu zaczął swoje te nabyte może umiejętności walki w karate, nie wiem co tam ćwiczył, nie? W tamtym czasie, potem założył Kyokushin, nie? Ale w każdym razie doskonale potrafił wykorzystywać. Kiedy wchodził w stan oświecenia, tego tak zwanego stanu alfa, nie, poszerzenie swojej świadomości, tak, poprzez tą czystą przytomność, kiedy wchodził, stawał się zupełnie kimś innym. Nie był tą fizyczną osobą Oyama, który przed tymi medytacjami był, bo w tamtym czasie był zupełnie kimś innym. Nawet go zaszczańcem go przezywali. Taka była prawda. Tak go widziano wtedy. Po tym czasie, po pół roku, czy tam może trochę więcej był, to nie chcę przekłamywać, nagle jego styl walki stał się niesamowity. A tu nie o to chodzi, że zdobył jakieś nowe umiejętności, jakiegoś nowego mistrza spotkał, tylko oświecenie pomogło mu w tym, żeby doskonale użyć swoich umiejętności, które miał. I od tamtej pory on pokonywał wszystkich. Oczywiście musiał wejść w ten stan właśnie oświecenia, bo tylko w tym stanie można to osiągnąć. A Sansenim z kolei, bo ja też mówiłem o Sansenimie, nie? To jest koreański mistrz Zenu, który też nie za bardzo nic osiągał. I pomyślał sobie, że jak pójdzie w góry i tak naprawdę żywił się tam igłami, zdaje się zupełnie tak jak koza by tego nie zjadła, jak to mówił Rambo, nie? W każdym razie po 3 miesiącach też osiągnął oświecenie. Także mówię Państwu o ekstremalnych warunkach, które trzeba sobie zaaplikować, żeby osiągnąć ten wgląd, to oświecenie czy wgląd, nie? Żeby zrozumieć prajna paramitę. Jeżeli chcecie zrozumieć prajna paramitę, to nie pomoże Wam nawet 10 lat medytacji gdzieś tam w jakiejś sandze, czy tybetańskiej, czy japońskiej. To są dla mnie wszystko, to są herbaciane medytacje, czyli nic nie dające. Tam się spotykają ludzie zagubieni, którzy szukają jakiegoś rozwiązania dla swojego życia, nie? Ale to jest takie wyzwanie dla nich. Jeżeli mówią, że ktoś tam jest, kto potrafi mi powiedzieć, czym jest czysta przytomność, zapraszam tutaj do pana Mirka. Proszę bardzo, niech powie, bo niech w jakiś sposób tutaj ujawni to, że ja mam, że nie mam racji tak naprawdę, bo na dzień dzisiejszy nie ma w Polsce nikogo,
kto by mógł mnie czegoś więcej nauczyć. Nie ma nikt. To do mnie można przyjść, nie? Osiągnąłem czystą przytomność, osiągnąłem klosz mentalny. Oczywiście to nie jest stała rzecz. A potem znika, emocje wracają. Złościmy się. Czasem jesteśmy, prawda, pod jakąś euforią, nie? Ale to nie jest oświecenie. To jest stan normalny, taki jaki człowiek posiada, nie? Natomiast oświeconość zupełnie innymi się kieruje jakby prawidłami, tak bym to nazwał, nie emocjami. Bo w tamtym stanie, który osiągnąłem w tym śniegu, w tym mrozie, podczas medytacji, tak gdzieś po około, nie wiem, 9 godzinach, myślałem, że zostanę. Tak naprawdę wyziębiłem się, że myślałem, że na tym śniegu zostanę. Ale powiedziałem sobie, albo zostanę na tym śniegu, nie? Albo, zresztą o 3 w nocy sajbabowcy wyszli z domu i ze strachem pytali się, czy ja żyję. Taka Małgosia. Tam Małgosia właśnie tam mieszkała, nie? Zapomniałam nazwisko, ale spotykamy się czasami na targach w Oliwie. Czasami przy... Halloween. Tak. Ja myślę, że Mirko tam widziałeś kiedyś. Ja ci mówiłem o tej Małgosi, co właśnie była świadkiem. Ona była właścicielką tego miejsca, nie? I tam ze mną właśnie pięć osób właśnie, sajbabowców. No, takie miejsce, nie ma znaczenia. Mogę, prawda, u rybaków też medytować, jeżeli mi pozwolą. Albo u górali, nie? Ale sajbabowcy mi pozwolili. Także to była pewnego rodzaju karma jakby. No, pomaleńku w tej części tak. Dobiegamy końca, bo YouTube rządzi się, kochani Państwo, swoimi prawami. Jak za długo coś idzie, to nie jest po pierwsze przyswajalne, a druga rzecz, że program zaczyna obcinać. Ja ostatnio doświadczyłem tego, że godziny tam nagrywałem i tak. Część materiału zostało, nie wiem dlaczego, obcięte. Także Państwu chcę powiedzieć jeszcze raz. Książki do tantr, jantr, to jest nauka. To nie jest zabawa w szeptuchy, nie? To jest nauka, nie? Oczywiście magia też jest. Do roli nauki tą magię sprowadzili do XIII wieku, nie? Ci mistrzowie, jogini i nauczyciele właśnie tej magii. W Indiach, dopóki muzułmanie nie napadli w XIII wieku, nie, i wtedy to się troszeczkę rozproszyło. No, to na razie dziękujemy za uwagę i zapraszamy, też dziękuję, prosimy śledzić nasz kanał.